Dzień był ponury i deszczowy i nic nie wskazywało na to, że coś może się zmienić. Tuż za progiem domu Aurora poślizgnęła się na mokrym liściu. Zły znak, pomyślała. I rzeczywiście, z minuty na minutę było coraz gorzej. Przejeżdżający autobus ochlapał ją od góry do dołu, a szarpnięta nagłym porywem wiatru parasolka wygięła się na drugą stronę. Aurora nie miała do niej żalu. Nie była też zła na wiatr, który chwilę później połamał parasolkę. Deszcz, wiatr, pochlapane ubranie, połamana parasolka. Wszystko to do siebie pasowało. Kto powiedział, że ma być miło? Takie życie. Wszystko się psuje, niszczy i przemija, rozmyślała zrezygnowana. Kiedyś Aurora oddałaby parasolkę do punktu naprawy, ale teraz nikt już się nie zajmował naprawianiem czegokolwiek, a starych parasolek szczególnie. Popsute rzeczy po prostu się wyrzucało i kupowało nowe. Tak było dużo prościej, wygodniej, szybciej. Właśnie dlatego z ulicy Rzemieślników, przy której od lat znajdowała się pracownia Aurory, zniknął pewnego dnia punkt repasacji Rajstop, a wkrótce po nim także klinika lalek, naprawa maszyn do pisania i kaletnik. Potem odszedł szewc i zegarmistrz. Krawiec utrzymał się najdłużej, ale w końcu i on zamknął swój zakład. Branie miary, wybieranie materiału, żeby był dobrego gatunku i służył długie lata, potem przymiarki. Nikomu nie chce się dziś czekać, powiedział krawiec przy pożegnaniu. I w ten oto sposób Aurora ze swoją pracownią została na ulicy Rzemieślników zupełnie sama. To znaczy, tylko tak się czuła, samotna i niepasująca, bo w rzeczywistości sama wcale nie była, wręcz przeciwnie. Ulica tętniła życiem. Kwitły na niej teraz trzybanki, cukiernia Słodycz Świata, gabinet kosmetyczny, Wieczna Młodość i rach, ciach, ciach, najszybszy hamburger w mieście. Mijała je właśnie z ziębniętymi palcami, wyjmując z torebki klucz do swojej pracowni. Popatrzyła na zmatowiały szyld. Aurora, naprawa złamanych serc. Też coś, co za staromodna nazwa. Tak jak ja. Jestem śmieszna, nie umiem nawet obsługiwać komputera. Wzruszyła ramionami, otwierając ciężkie drzwi. W środku było przytulnie i pachniało kardamonem. Kiedyś ją to cieszyło, kiedyś chodziła do pracy z radością, kiedyś czuła się potrzebna. Kiedyś. Przypomniała sobie te kolejki i listy oczekujących. Pracowała często do późnej nocy i zdarzało się, że narzekała. Z tym sercem chyba sobie nie poradzę. A dziś? Z jaką radością zajęłaby się nawet takim rozbitym w drobny mak? Siedziałaby tak długo, aż by się udało. Bo wszystko jest możliwe, jeśli wierzy się w to, co się robi. Ma się wtedy cierpliwość i chęć. Tylko co z tego, skoro teraz nikt już nie jest zainteresowany jej usługami? Teraz, kiedy wszyscy się śpieszą, wszystko musi być ekspresowe, jak dorabianie kluczy.
a z sercem tak się nie da. Serce potrzebuje troski, no i przede wszystkim czasu. Bo złamanemu sercu trzeba pozwolić odpocząć. Jeśli zacznie się je naprawiać za szybko, katastrofa gwarantowana. Pierwsza zasada – nie popędzać, powtarzał jej nauczyciel, mistrz Antoni. No ale teraz nikomu nie chce się czekać. Krawiec miał rację. To właściwie zrozumiałe. Półki w sklepach uginają się od przedmiotów. Można je wymieniać bez końca na coraz lepsze, coraz nowsze. A co z sercami? Przecież serce ma się tylko jedno i musi wystarczyć na całe życie, a dzisiaj ludzie nie szanują swoich serc. Tak pędząc, mogą nawet nie zauważyć, że im pękło. Wypiją trzecią kawę, obejrzą serial i pobiegną dalej. Długo tak się przecież nie da. Gdy się zorientują, może być dla serca za późno. I nic już się nie da naprawić, bo Aurora podjęła właśnie decyzję. A beznadziejna pogoda tylko jej w tym pomogła. Pora zamykać, powiedziała i głos jej zadrżał. A może tak jej się tylko wydawało, bo jednocześnie drgnęły drzwi i do pracowni weszła przemoczona, drobna dziewczynka. Strasznie pada. W rachciach ciach taki tłok, że się nie zmieściłam, a w banku było napisane, że wstęp tylko dla interesantów. Czy muszę coś kupić, żeby tutaj poczekać? Nie trzeba. To nie sklep. Aurora podała dziewczynce ręcznik. Usiądź, zrobię ci herbatę, to się rozgrzejesz. Nastawiając wodę, zamyśliła się. Swoim klientom zawsze robiła herbatę. To był początek każdej wizyty. Szczera rozmowa nad gorącym kubkiem. Auroro, przestań! Zganiła samą siebie. Ta dziewczynka jest tu przypadkiem i zaraz sobie pójdzie, a ty właśnie postanowiłaś przejść na emeryturę. Od tych niewypowiedzianych słów zrobiło jej się nagle tak zimno, że musiała ogrzać dłonie nad parą z czajnika. Dziewczynka tymczasem rozglądała się po wnętrzu pracowni. Ale dziwne miejsce. Co pani tu robi? Kiedyś naprawiałam złamane serca, a teraz to już sama nie wiem. To serce można złamać? Jak nogę? Dziewczynka była zaskoczona. Mniej więcej, ale nie można go włożyć w gips, bo wtedy już nigdy nie dojdzie do siebie. Zagipsowane przestaje czuć, a z nieczułego serca nie ma żadnego pożytku. Znam kilka takich przypadków. Jak je pani naprawia? Zaintrygowana dziewczynka odstawiła herbatę. Dobre pytanie, ożywiła się Aurora. Najpierw trzeba się dowiedzieć, dlaczego serce się złamało, bo od tego zależy, w jaki sposób można je naprawić. Czy z powodu straty, czy z tęsknoty, a może z żalu, albo z rozczarowania? A może przez zawód miłosny? Serce może też pęknąć z samotności albo ze strachu, który nie daje spać po nocach. Niektóre serca pękają z zimna, a inne dlatego, że zbyt szybko się rozpalają. A jeśli któreś czuje się niewidzialne? Zapytała cicho dziewczynka.
Tak, wtedy też może pęknąć. Przytaknęła Aurora i otuliła się ciaśniej swetrem, bo znowu poczuła ten dziwny chłód w piersiach. No i trzeba pamiętać, że nie ma dwóch takich samych serc. Każde jest inne, ale zawsze delikatne, jak chińska porcelana. Jedne pękają na pół, inne rozbijają się na kawałki, jeszcze inne się kruszą. Dlatego każde trzeba potraktować inaczej. Są takie, które wymagają specjalnego kleju z czułości i takie, którym potrzebna jest mieszanka zachwytu i bliskości. Jedne trzeba smarować wieloma warstwami współczucia i długo czekać, aż wyschną, a inne goją się po przyklejeniu plastra z radości albo dobroci. Są też takie serca, którym potrzebny jest opatrunek ze zwyczajnej życzliwości.